chwała nie będzie Bogu za kolejny dzień, który dał nam z wielkiej swojej łaski, w wielkim miłosierdziu swoim być na tej ziemi, w czasie, w którym jeszcze tak łaskawy jest, tak cierpliwy, tak nierychły do gniewu. Gdyby był taki jak my, dawno by już nas nie było. Gdyby był takiej cierpliwości jak człowiek, dawno by nas pozabijał. Chwała Bogu za Jego wielką, potężną właśnie cierpliwość i Jego łaskawe dla nas miłosierdzie. Mogliśmy ostatnio wiele słyszeć na temat tego, do czego przeznaczeni jesteśmy w Jezusie Chrystusie, do jakiego postępowania na tej ziemi przeznaczył nas Jezus Chrystus przez śmierć swoją. To dla nas wykupił, to nam wskazuje przez moc tego, jak żył na tej ziemi. Chciałbym dzisiaj z wami podzielić się tematem obdarzenia, tematem jakim, czym właściwie uczynił nas Bóg, jakimi uczynił nas Bóg na tej ziemi. Kiedy zbawił nas, i o tym słyszymy też wielokrotnie, kiedy obdarzył nas za darmo zbawieniem swojej wielkiej łasce, to już wtedy nadał nam wyraźne prawo. Prawo, które od samego początku zachęca nas i w rezultacie nakazuje nam, abyśmy byli tymi, którzy idą zawsze za Jezusem Chrystusem, tymi, którzy rzeczywiście chodzą za Nim. Wiecie, kiedy rzeczywiście idziemy każdego dnia za Mistrzem, to nasze bycie razem od razu zaczyna się rzeczywiście od uwielbienia Jezusa Chrystusa, od uwielbienia Go. Dzisiaj w nocy myślałem dużo o tym, w jakim czasie przystało nam żyć. Czy to jest taki sam czas służby, jaka była wcześniej? Czy to jest taki sam czas, w którym można robić to, co wcześniej robili na przestrzeni wieków? Ci, którzy rzeczywiście chcieli iść za Jezusem Chrystusem, którzy oddali Mu swoje życie. Otóż myślę, że to jest jeszcze lepszy czas. Gdyż im większa ciemność, tym światłość jest bardziej widoczna. Im większa ciemność, tym światło jest z jeszcze większej odległości dostrzegalne. I chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że każdego z nas wyraźnie zachęca do tego, żebyśmy, tak jak śpiewaliśmy w pierwszej pieśni, żebyśmy byli rozpaleni, żebyśmy byli tymi, którzy są rozpaleni Jezusem Chrystusem. Nie pozwolili nigdy zgasić sobie tego przez tych, których rozpala życie ziemskie, przez tych, których rozpala myślenie o tym, co ziemskie, ale byli tymi, którzy rozpaleni są sami Jezusem Chrystusem, samym Jezusem Chrystusem, rozpaleni tym, co dzisiaj mogę z wielkiej Jego łaski czynić. Wiecie, to zgromadzenie, które dzisiaj jest, ten czas, który dzisiaj jest, to będzie czas i właściwie już jest czas, w którym rozpaleni pójdą dalej, przybliżą się do Jezusa Chrystusa, których On sam przybliży do siebie. Letni się jeszcze bardziej oddalą, a zimni szybko skierują się z powrotem w stronę świata i wybiorą świat. Ale Słowo Boże kieruje się ku zachęcie, ogromnej zachęcie, aby pokazać, jak Bóg rozpala, jak Bóg obdarza serca swego ludu, aby napełnić nas otuchą, aby napełnić zachętą tych, którzy chcą rzeczywiście służyć Jezusowi Chrystusowi, którzy chcą życiem swoim zaświadczyć, że ten Chrystus dla mnie jest najważniejszy. To On mnie zbawił. To On za mnie umarł, mogliśmy słyszeć. To On za mnie oddał swoje własne życie, abym ja bez jakiejkolwiek wątpliwości mógł wejść w Jego ślady. Wiecie, kiedy czytamy, otwórzmy może tą drugą Księgę Mojżeszową. Czytamy w Starym Testamencie już wspaniałe Boże prawdy.
Odnośnie tego, co Bóg chciał już wtedy czynić ze swoim ludem wybranym, z tym, którego jeszcze wtedy prowadził ku tej górze, której chciał nadać prawo swoje przez Mojżesza, przez które chciał zaprowadzić ich do Chrystusa, który, jak czytamy, stał się przewodnikiem do samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym 4 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej tutaj czytamy od 14 wersetu, albo może od 13, żebyśmy mogli zobaczyć. Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Aarona, brata Twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje. A gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. Widzimy Bożego sługę, widzimy człowieka, który nauczył się już, będąc tam, gdzie Bóg go wysłał. Nauczył się tego, że nie jest on nie wiadomo kim, żeby miał uczynić to, co miał tak w sercu, jeszcze będąc w Egipcie. Uczył się pokory. Bóg go uczył pokory, napełniał pokorę w jego serce. I w tym momencie Bóg wybiera go, widzimy, na tego, który ma wyprowadzić jego lud z Egiptu. Bóg go obdarzał. Wtedy, kiedy Mojżesz pasał tamte owce, Bóg go obdarzał tym, co było mu potrzebne. Czym dzisiaj obdarzony jesteś jako dziecko Boże obdarzona? Podstawą wszelkiego Bożego obdarzenia, pierwszą cechą, można powiedzieć, pierwszym tym darem, który Bóg nam też daje, jako tym, którzy mają iść i wykonywać Boży plan, czynić to, co jest Jego wolą, to jest właśnie to, co Bóg też czynił z Mojżeszem, to jest pokora. To jest to, co też Bóg widział w Mojżeszu. Chociaż tutaj widzimy w tym wersecie, rozgniewał się Pan na Mojżesza, gdyż Mojżesz dyskutował z Bogiem, ale Bóg znał jego, naprawdę znał dobrze jego serce. Bóg wiedział, że potrzebuje tego, aby rzeczywiście oprzeć się całkowicie na Bogu. I chociaż czuje się słabym, czuje się do tego wielkiego zadania niezdatnym, jednak Bóg go chciał do tego zadania użyć, bo wiedział dobrze, że kiedy pójdzie on tam w sile Bożej, będzie czynił tylko to, co chce Bóg. Dzisiaj Bóg nie pozwala nam w tym czasie działania ciemności, w tym czasie okropnego zwiedzenia, które jest na tej ziemi, nie pozwala nam chodzić w swojej sile. On pozwala nam chodzić w pokorze słuchania tego, co on ma do uczynienia, tego, co on chce przez nas uczynić. On naprawdę nie pozwala nam na to, żebyśmy mogli z nim dyskutować, ale chce, żebyśmy zaufali jemu, że on nas poprowadzi w tym, co mamy czynić. Wiecie, ten Mojżesz, ten Boży sługa, on później widzimy, jak przeżywa już doświadczenie. Przy pierwszym zetknięciu widzimy jego doświadczenie. Widzimy, kiedy ludzie mają już do niego żal, coś ty narobił. Widzimy, jak on to przeżywa, widzimy jego serce. Ale Bóg prowadzi go dalej. Ale zobaczcie, co chciałbym, żebyśmy dalej, idąc przez następne fragmenty, jeszcze spojrzeli, żebyśmy zwrócili uwagę. Chciałbym, a myślę, że bardziej jeszcze mój Pan, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że Mojżesz idzie i systematycznie wykonuje to, co nakazuje mu Bóg. Mojżesz nie jest tym, który raz idzie, raz nie idzie. Raz mu się wydaje, że Bóg do niego przemówił, innym znowu razem może myśleć sobie, że to nie Bóg do niego przemówił, ale że może on sam znowu chce zdobyć Izraela, wyprowadzić go z Egiptu. Mojżesz jest pewny, on wie, kto do niego przemawiał w tym krzewie. On wie, kto go wysłał do tego, aby to uczynił. Dzisiaj jesteś pewny tego, że zmarł za ciebie Jezus Chrystus, pewna. Jesteś pewny tego, że On cię powołał do tego, abyś żył, abyś żyła dla Niego. Bardzo dobre to jest. Ale czy twoja systematyczność w podążaniu, w słuchaniu Jego głosu i w podążaniu za tym, co On mówi, będzie właśnie taka jak tych sług Bożych już w Starym Testamencie? Oni rzeczywiście szli. Oni już jak usłyszeli, że mają iść, to ma iść i koniec. W 28 tej samej księgi rozdziale czytamy.
28 rozdział. Widzimy, Bóg daje rozkazy, daje stanowiska, daje to, co ma być ku Jego chwale. Widzimy przybytek, widzimy Boże służby, które daje tym, którzy mają Mu służyć tam. Ale ja chciałbym, żebyśmy z 28 rozdziału, z 3 wersetu przeczytali: porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. Zobaczcie, Bóg mówi: porozmawiaj też z tymi wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości. Kiedy nad tym się zastanawiałem, kiedy pytałem Pana o to, żebym spojrzeć na to, prosiłem, żeby spojrzeć na to przez pryzmat Nowego Testamentu, Pan mi wyraźnie wskazał na to, jak bardzo mocno, jak bardzo obficie obdarzył swój lud przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak wszystko dał, co jest napisane w tym drugim liście Piotra, w 1 rozdziale, 3 wersecie. Wszystko dał, co jest potrzebne do życia i pobożności. Obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne. Jak dał tak samo tamtym ludziom to rzemiosło, aby używali je dla Boga. I Bóg miał dla nich zadanie. Oni mieli tym rzemiosłem posługiwać się dla Niego. Oni to mieli czynić w każdej chwili, kiedy Bóg zechce. Oni mieli tym rzemiosłem uwielbić Tego, który ich obdarzył. Wiesz to, ja to dobrze wiem, że Bóg nas obdarzył potężnie w Jezusie Chrystusie miłością, łaskawością, czynia dobra sobie nawzajem. W tych najmniejszych nawet sprawach obdarzył nas, żebyśmy mogli sobie nawzajem służyć. Masz do wyboru dwie drogi. Albo powiesz, że nie potrzebuje tego rzemiosła. Zostawisz, porzucisz je precz. Albo rzeczywiście przyłożysz tego całkowicie serce, oddasz to Panu Bogu i wykorzystasz czas, swój krótki czas na tej ziemi. Czas, aby rzeczywiście poddać się Bogu, żeby On mógł w swoim kościele, pośród swojego ludu i pośród tych, których Cię pośle, uczynić rzeczywiście to, co miał pragnienie uczynić od samego początku. Bóg nie obdarza człowieka po to, żeby tylko ten człowiek pomyślał sobie: mam to, więc użyję tego wtedy, kiedy sobie chcę. Kiedy będę uważał, tego użyję. Albo nieustannie będzie mówił: teraz to widzisz, użyłem tego, to jest moja służba. Użyłem tego, widzisz. To jest duma, zarozumiałość człowieka. Bóg to daje, aby człowiek używał tego nieustannie, tego, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy to, że możemy czynić naprawdę wiele dobra. W tych rzeczach podstawowych, nawet najmniejszych rzeczach, możemy uczynić względem Kościoła wiele dobra. Dobrym jest to, oczywiście myślimy często o tym, żeby coś też fizycznie, chwała Bogu, to jest bardzo miłe Bogu. Paweł mówi, że to jest widoczne, kiedy możecie się wspierać i tak nawzajem. Ale też jest wspaniałe dobro, cudowne Boże dobro, kiedy idziesz i zwiastujesz tego Jezusa Chrystusa w radości. Spotykasz się z drugą osobą, widzisz się z nią i jak chcesz obdarzyć tą osobę dobrem? Pytam się, jak chcesz? Chcesz spytać się tą osobę, jak ci się tam powodzi? Czy dobrze ci na tej ziemi? Tak mają ludzie bez Chrystusa. Opowiedz o tym, co uczynił z tobą Jezus w ostatnim dniu, w ostatnim czasie. Wiecie, naprawdę jest to doświadczenie dosyć świeże, dlatego i emocja jest dosyć świeża. Ale leżałem na łożu i Bóg docierał i mówił wyraźnie, że będziemy tymi, którzy będą dzielili się doświadczeniem z Jezusem Chrystusem w każdej chwili, w każdym czasie. Na tej ziemi jest głód, coraz większy głód, nie ludzi mówiących, nie ludzi wiedzy, nie ludzi, którzy mają możliwość zajrzenia do Biblii, ale ludzi, którzy żyją Jezusem Chrystusem w każdej chwili. Żyją w radości Syna Bożego w każdej chwili. I wtedy, kiedy rzeczywiście taki człowiek napotka na swojej drodze, ten, który szuka, napotka na swojej drodze taką osobę, jakże szczęśliwy może być, że został obdarzony. Jakże wspaniale szczęśliwy może być, że został obdarzony Jezusem Chrystusem, tym, czego człowiek ani za pieniądze nie może nabyć, ani za
żadne rzeczy tego świata. Wiecie, tak jak mogliśmy rozmawiać tam razem. Wiecie, właśnie do tego miejsca doszli ci Grecy. Oni byli ludźmi, którzy jako ludzie fizyczni mogli mieć naprawdę sporo. Mogli mieć wiedzę, mogli mieć humanizm cały swój, mogli mieć kulturę bardzo wysoko rozwiniętą, filozofów. Ale w pewnym momencie przychodzą jednak do Filipa i mówią: chcemy widzieć Jezusa. My chcemy widzieć tego, który ma życie. My chcemy widzieć tego, który ma moc życia. My chcemy widzieć tego, który co mówi, tak robi i ma moc przemienić życie z tego, z którego spotka na swojej drodze. Nasz humanizm, nasze filozofowanie, nasze rzeczy nie uwalniają nas od grzechu. Nasze mniemania o naszej mądrości nie uwolniły nas od grzechu. Ten Chrystus, słyszymy o Nim, że On uwalnia od grzechu, że On mówi o tym, że będziecie, jeśli pójdziecie za Nim, to będziecie wyzwoleni. Wyswobodzeni będziecie, jeśli przyjmiecie prawdę. Oni chcieli zobaczyć Jezusa. I wiecie, ten czas, w którym żyjemy, jest jeszcze większym czasem, jeszcze bliższym czasem końca. Możemy być naprawdę jeszcze bardziej zachwyceni niż tamci, spotkawszy już tego Jezusa Chrystusa, patrzący na Niego. Możemy być jeszcze bardziej zachwyceni tym, że ten Chrystus chce, abyśmy porzucili wszystko, co jeszcze chciałby nas napełnić jakąś moralnością, a przyjęli Jezusa Chrystusa żywego, jawnego. Czy naprawdę to jest to właśnie, czym Bóg obdarzył nas w Jezusie Chrystusie, abyśmy, że tak nawet powiem z boku, tym rzemiosłem służyli Jemu. Wiecie, to jest wspaniała rzecz, że tu już ten przybytek powstawał tutaj na tej ziemi, później widzimy świątynia, powstawała na tej ziemi fizyczna, a dzisiaj możemy być budowani w świątynię Jezusa Chrystusa, nie rękami ludzkimi, ale stawianą czym? Powiedz mi, czym dzisiaj budowana jest świątynia? Czym stawiana jest świątynia? Mocą Jezusa Chrystusa, Jego radości w Jego Kościele, Jego chwały w Jego Kościele. Na nic te wszystkie budynki. Co mówimy, kiedy widzimy duże budynki, kiedy widzimy jakieś tam budynki, w których ludzie się spotykają? Co myślimy często? No, budynek ładny, ale jak tam wygląda wnętrze? Jak tam wygląda serce? Otóż właśnie Chrystus zwraca na dzisiaj nam jeszcze bardziej na to uwagę. Jak wygląda nasze serce? Jak wygląda nasze wnętrze? Czy ta umiejętność służenia jest w nas? Czy ten naprawdę przebywanie z Jezusem Chrystusem widać w nas? Można iść i naprawdę mówić o Jezusie Chrystusie, albo można iść i opowiadać rzeczywiście o Nim. Prawdziwie opowiadać o Nim. Ci ludzie mieli dar od Boga. Dalej widzimy w tym, właśnie w drugiej Mojżeszowej, w tym 35 rozdziale, jak Bóg mówi tutaj w tym fragmencie, 35 rozdział, Bóg zbiera, widzimy tutaj, swoje sługi. Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał. Bóg zbierał wtedy tych, których obdarzył sam. Czy dzisiaj nie dokonuje się to jeszcze bardziej w Królestwie Jego Niebieskim? Zbiera tych, których obdarzył łaską czynienia dobra. Zbiera na tej ziemi ich. Zbiera, aby oni przyszli do Niego i mogli rzeczywiście być świadectwem tego, codziennie, systematycznie, wzrostowym świadectwem tego, że Jezus Chrystus ich wziął sobie na własność i chce, aby czynili codziennie według rozkazu Bożego. Wiecie, naprawdę potrafimy być systematyczni, nawet często zdyscyplinowani do tego, żeby na tej ziemi wykonywać rzeczy, gdyż wiemy, że to się łączy z tym, co będziemy mogli za to nabyć, za to będziemy mogli kupić. Czy dużo bardziej jesteśmy przejęci Bożą sprawą? Czy dużo bardziej zależy nam na tym, że Boże, Ty nas zebrałeś w Jezusie Chrystusie po to, żebyśmy my rzeczywiście byli żywi, żeby ci, którzy patrzą na Twój lud, zobaczyli, że zebrałeś nas, aby tętniło życie, aby tętniło rzemiosło,
wspaniałe rzemiosło Bożych dzieci. Wiecie, można być wyuczonym i każdy z nas ma jakiś zawód. Jest wyuczonym tego, ma możliwość to wykonywać w jakiś sposób. Bóg nas, Jezusie Chrystusie, przeznaczył nie w jakiejś chwili do czegoś chwilowego, nie do tego, co jest niedoskonałe, co na końcu i tak patrzysz, kiedy wykonasz tą pracę, że mogłeś to wykonać jeszcze lepiej, ale przeznaczył nas do doskonałości. To diabłu chodzi o to, żeby powiedzieć Kościołowi, że jesteś takim pracownikiem, który rzeczywiście i tak na końcu spojrzy i pomyśli sobie, marne, mizerne to wszystko. Kiedy Bóg wziął się za ludzi i napełnił ich, obdarzył ich umiejętnością, to po to, żeby to było doskonałe w Nim. Bo to On sam obdarzył umiejętnością czynienia tego, co doskonałe w Jezusie Chrystusie. I naprawdę to czyni, abyśmy byli doskonali w Jezusie Chrystusie. Dalej w tym też rozdziale czytamy, Bóg naprawdę nałożył na nich dużą odpowiedzialność, na tych, których obdarzył. I dlatego też czytamy później, też przy 35, 25, 26 werset, wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo, fioletową, czerwoną, purpurę, karmazyn, dwakroć barwiony i bisior. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. I ktoś by powiedział, materiał. Materiał, który faktycznie miał przyozdabiać. Rzeczywiście, co one miały wtedy mieć w sercu? Co one wtedy mogły mieć w swoim sercu, kiedy to robiły? Mogły powiedzieć sobie, zadanie do wykonania, jakieś zadanie, wiele mam zadań w swoim życiu, wiele zadań wykonuję na co dzień, albo pomyśleć, dla kogo to robią, od kogo otrzymały możliwość tego wykonywania, w kim mogą mieć siłę, aby to wykonać. Wiecie, Bóg obdarzył każdego z nas, mężczyzn i niewiast, potężnym darem, darem w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli być widoczną światłością na tej ziemi. Abyśmy czynili to, co czyni światłość Chrystusa Jezusa na tej ziemi. W prostych rzeczach. W uczciwym wykonywaniu tego, co wykonujesz, ale rzeczywiście uczciwym, systematycznym wykonywaniu tego, co wykonujesz dla Kościoła. Ludzie potrafią naprawdę wiele zrobić dla tego świata. I mówią, robię to, bo inni mnie doceniają. Robię to, bo inni tego nie potrafią tak dobrze zrobić. Robię to, bo mnie w końcu w pracy chociaż doceniają. Robię to. I diabeł ich okrada. I patrzysz później na ludzi, patrzysz, że oni nie mają, że kiedy chodzi o Jezusa Chrystusa, oni są ograbieni bardzo często z czasu, z takiego zachwytu Jezusem Chrystusem. Dlaczego? Bo przyłożyli więcej serca do rzemiosła ludzkiego. Dlatego, że pomyśleli sobie, że to jest jednak może bardziej skuteczne w nagrodach. Wiecie, chwała Bogu za to, że nie ma takiej skuteczności w nagrodzie. Nie ma takiej chwały i dostojeństwa poza miejscem, w którym płaci Bóg swoim rzemieślnikom, swoim sługom. Naprawdę tym, którzy oddali życie, żeby wykonać Boży plan na tej ziemi. Oddali życie, aby wykonać Jego wolę. Tak za tak bardzo hojnie płaci. I jeszcze jedna rzecz, o której czytam, on przepatruje tą ziemię. Tam były niewiasty, tam byli ci, o których czytamy też dalej. I może pójdźmy dalej jeszcze, 30 werset i dalej. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imienie Basaela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni, do oprawy w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania jemu i Oholibowi, synowi Ahisamacha z plemienia Dan. Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich, hafciarskich, w fioletowej, czerwonej purpurze, w karmazynie, dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów. Bóg dał im to. Zobaczcie, przeznaczył ich do tego, żeby przygotowali według Bożego rozkazu miejsce, które on chciał mieć. Ale zobaczmy na to, jak ich potężnie obdarzył. Wszystkim, co było do tego potrzeba. Oni nie mieli sobie myśleć, że coś mieli z siebie, ale kiedy ich obdarzył, to wyraźnie na nich położył zadanie.
Wyraźnie na nich położył tą odpowiedzialność tego, że dałem wam to, abyście tym usłużyli mojej chwale. Dałem wam Chrystusa, abyście usłużyli mi. Wiecie, dzisiaj człowiek często upada i myśli sobie, nie mam sił do tego, żeby zwyciężać. Jestem tak małym człowieczkiem, nieznaczącym nic. Tak często potykam się, kuleję. Dlaczego? Dlatego, że otrzymałeś od Boga potężną łaskawość, dar służenia, a zaprzepaściłeś go. A zaprzepaściłaś go. I dlatego później ludzie są słabi, nie mają sił. Mają sił, kiedy wchodzą do swojej pracy. I tak wiecie, nieraz widzę to. I to jest przerażeniem. Nieraz mogę na to patrzeć. Nieraz Bóg mnie w ten sposób też upomniał. I powiedział, jak wchodzisz do swojej pracy, którą wykonujesz na co dzień? Czujesz się tam? Jak przysłowiowa ryba w wodzie? Już w pewnym momencie tak. Nabyłeś wiedzy, nabyłeś poznania, nabyłeś umiejętności. Wchodzisz tam pewny tego, co umiesz. Bóg dużo bardziej chce, żebyś ty się jeszcze bardziej tak czuł w Jego domu, w świątyni Jego, mając poznanie tego Jezusa Chrystusa i przez Jezusa Chrystusa samego Boga, żeby wiedzieć, jaka jest ta świątynia, żeby wiedzieć, jak w niej postępować. Bóg chce tego więcej. Bóg dał nam wszystko, żebyśmy takimi byli świadomymi tego i tak rzeczywiście wykonywali. Dlatego to też jasno pokazuje. Pokazuje jasno, gdzie masz swoje serce. W czym pewne jest twoje serce? Jeśli jest pewne w Bogu, to z Nim naprawdę widać, jak ci jest dobrze. Ale jeśli pewne jest w tym, co wykonujesz na co dzień, to wtedy jesteś pewniejszy w tym. Bóg nie chciał i nie chciał nigdy tego, nie wiem, i w to wierzę, że nie chciał tego, żebyśmy byli niepewni w Jego domu. Nie wiedzieli, czy to ten dom, czy nie ten dom. Nie wiedzieli, czy to ten Bóg, czy nie ten Bóg. Nie wiedzieli, czy to ten Chrystus, czy w Nim mam wszystko, czy nie mam wszystkiego. Ale Bóg po to mówił. Wszystkie te słowa, żebyśmy byli pewni, że jak jesteśmy w tym domu, to to jest ten dom. Jak to jest ten Bóg, to to jest ten Bóg. Jak w Synu dał mi wszystko, tak mi w Synu dał wszystko. Jeśli jestem obdarzony wszystkim, to po to, żeby rzeczywiście każdego dnia systematycznie wzrastać w służbie. Wzrastać w tym. Wiecie, to jest to, co otrzymałem rzeczywiście w takim napomnieniu. Ale tym się dzielę z wami, bo wiem, jak to jest bardzo istotne. Jak pokazuje rzeczywiście często miejsce osłabiania ludzi. Miejsce rzeczywiście tego, że ludzie później naprawdę już są uparci w swoim. Mówią tak, my wiemy, my nieraz to słyszymy. Trzeba służyć, trzeba rzeczywiście żyć w każdym dniu tym, co dał mi Chrystus dla Kościoła, tym, co dał mi Chrystus dla swojej chwały. Ale wiesz, no, nie było wczoraj czasu, przedwczoraj nie było czasu. Wiesz, szkoda, że był czas na jedzenie, szkoda, że był czas na sen. Szkoda, że był czas na zrobienie wokół siebie, a na tamto nie starczyło. Jeśli masz czas na to, żeby wyglądać pięknie, dobrze, masz wyglądać, i ja mam wyglądać schludnie, czysto. Ale jeśli masz czas dla siebie, żeby upiększać swoje ciało, to paskudne jest to, że nie myślisz o swojej duszy. O tym, żeby ta dusza była piękna. Ale kiedy myślisz o tym, żeby ta dusza mogła być piękna w służbie u Króla, piękna w tym docenianiu tego daru, tego, co dostałeś w Jezusie Chrystusie, aby tym służyć nieustannie Kościołowi, to to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. To wtedy rzeczywiście, jak będziesz odchodzić z tej ziemi, wielu będzie płakało. Gdyż wielu będzie obdarzonych tym, co otrzymałeś, co otrzymałaś od samego Chrystusa i co używałeś. Kiedyś usłyszałem mocne, ale prawdziwe słowa, że Chrystus rzeczywiście tak bardzo mu zależy na tym. Na tych, którzy rzeczywiście żyją dla Niego, a którzy w pewnym momencie mogą przechodzić przez doświadczenie. I kiedy rzeczywiście gdzieś przechodzą przez to doświadczenie, w pewnym momencie upadają. Do tych Chrystus przychodzi, ich podnosi. Ale tych, którzy sobie tak są statystami w Kościele, którym nie zależy na tym, żeby Kościół wzrastał, którym nie zależy na tym, żeby ten Chrystus mógł być w Kościele jeszcze bardziej widoczny, jeszcze bardziej mógł być uwielbiony. Często idą swoją drogą. I ten Pan mówi do nich, ale oni sami już muszą zdecydować, gdzie chcą inwestować swoje serce, w co chcą wkładać swoje serce. Jeszcze raz, oni mogli czynić coś,
co dzisiaj już, czego dzisiaj już dawno nie ma na tej ziemi. My dzisiaj mamy świątynię żywą, nieprzemijającą. Chwałę i dostojeństwo, które się nie kończy. Majestat, który nigdy nie przeminie. Możemy brać udział w tym. Kochani, kiedy naprawdę jesteśmy świadomi tego, wtedy możemy jeszcze bardziej powiedzieć: Boże, chcę służyć Kościołowi. Chcę służyć Kościołowi poznaniem miłości Twojej. Poznaniem Twojej dobroci. Chcę służyć Kościołowi. Chcę służyć następnym pokoleniom. Tym, Jezu, co dajesz mi w prostych sprawach czynić dnia każdego, ale nieustannie uwagę kierować na Ciebie. Pokaż mi sługę Bożego Pawła, Piotra. Wiem, że nie pokażesz, bo nie będziesz w stanie. Gdzie oni skierowali chociażby trochę uwagę na siebie, jako ludzi? Żeby ludzie skierowali na nich uwagę względem ich ciał, ich możliwości. Oni zawsze kierowali, oni wiedzieli, że to jest ponadczasowe, kiedy uwagę będą kierowali na Chrystusa. I dlatego też do dzisiaj czytamy to. Ponadczasowo, do dzisiaj ma to moc oddaną od Boga. Bo oni zawsze wiedzieli, że moc należy do tego, który trwa od wieków na wieki. Wiecie, moc do czynienia tego, co Bóg dał nam w swojej sprawności, jest tym, co może daleko, daleko dalej pójść ponad dni na tej ziemi. Jeszcze otwórzmy tylko przypowieść Salomona. To było czytane, chciałem to jeszcze przypomnieć. Przypowieść Salomona, przypowieści Salomona, drugi rozdział. Z tych fragmentów jest więcej. Chciałbym, żebyśmy podeszli teraz już do przypowieści Salomona, drugiego rozdziału. I tu z tego drugiego rozdziału, z szóstego wersetu. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Dla kogo zachowuje swoją pomoc? Co czytasz, co czytam? Dla prawych, dla tych, którzy chcą być użyteczni w Jezusie Chrystusie, dla tych, którzy chcą być rzeczywiście tymi, którzy umiejętność, którą otrzymali do mówienia Jezusa Chrystusa, do zwiastowania Jezusa Chrystusa, do czynienia dobra, używają jej. I będziesz nieraz potrzebował pomocy. Ci, którzy żyją w ciele, którzy mówią o rzeczach cielesnych, którzy często żyją tym, co na co dzień gdzieś wykonują w pracach swoich, ci nie będą często potrzebowali Chrystusa. Oni mają swój tok, oni mają swoje zajęcia. Tam nawet często będą ci, którzy będą ich napominali w Chrystusie, będą dla nich naprawdę w pewnym momencie już takim ciężarem. Oni już będą mieli ich dość, albo nie będą ich chcieli wcale słuchać, albo będą ich lekceważyli. A tych, którzy mają świadomość, że naprawdę na tej ziemi zostaliśmy powołani w Jezusie Chrystusie do światłości. Zostaliśmy solą tej ziemi uczynieni, abyśmy byli tą wartością Jezusa Chrystusa. Ci mają rzeczywiście tą świadomość tego, potrzebujemy pomocy Twojej, Panie. I Pan mówi, ja daję im pomoc. Ja będę tym pomocą. Nieraz, tak jak słyszeliśmy ostatnio, człowiek myśli sobie, Pan jest moją pomocą, bo dobrze kupiłem, dobrze sprzedałem, dobrze coś tam zrobiłem. Pan jest moją pomocą. Pan jest pomocą w najważniejszym. Oczywiście te rzeczy może przydać, ale najważniejszym celu jest pomocą, abyśmy byli jak Chrystus. Aby każdy nasz dzień pokazywał nas, że jesteśmy coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj człowiek myśli sobie, potrzebuje pomocy w tym, potrzebuje pomocy w tamtym. Bóg wyraźnie określił swoją pomoc. Chwała Mu za to, że określił swoją pomoc w Jezusie Chrystusie. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Już tylko z Nowego Testamentu zaczerpniemy. Żeby zobaczyć, jak łaskawy jest nasz Pan. 13. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Drugi werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Oni wyraźnie słyszą, w jakim momencie. Oni słyszą o następnym zadaniu. W momencie wykonywania służby.
Nam się wydaje jako ludziom, że my nie mamy jakichś zadań. My jesteśmy takimi ludźmi, którzy czekają w swoim domu, czekają przy swoich czynnościach, czekają często w takim już rezultacie może nieraz zanudzeniu na Boże rozkazy. Otóż chwała Bogu za to. Od samego początku padł rozkaz służby. Od samego początku padł rozkaz czynnego, światłego życia w Jezusie Chrystusie. Czynienia miłości, dobra, służenia w Kościele. I kiedy będziesz służył w Kościele, pewność tego jest, że kiedy będziesz służył w tym Kościele, w Jezusie Chrystusie, Bóg będzie dawał ci następne rozkazy, bo On szuka tych, którzy rzeczywiście chcą służyć. Nie tych, którzy mówią o służbie, siedząc sobie gdzieś tam i myśląc sobie o różnych ziemskich sprawach. Ale Bóg szuka tych, którzy weszli. I chociażby mieli tą najmniejszą działkę. Ktoś by powiedział z boku, taka mała działeczka, ale oni systematycznie, zdyscyplinowani, modlą się nawet o to, żeby być tymi systematycznymi, zdyscyplinowanymi pracownikami w tej małej dziedzinie, którą Bóg im dał, aby mógł im przydać następnej dla Jego chwały. Następnej dla Jego uwielbienia. Jaką dzisiaj, codziennie ja czynię służbę? Jaką dzisiaj z łaski Bożej codziennie mogę czynić służbę, jaką mogę wykonywać systematycznie? Pytanie, jaką? Ty, ja, każdy z nas. Wiecie, możemy naprawdę być tymi, którzy idą i niosą ze sobą ten skarb. Naprawdę niosą ze sobą i wtedy rzeczywiście stają się tymi wytrwałymi. Stają się tymi, którzy naprawdę są gotowi do następnych zadań. Piąty rozdział. Cofniemy się kawałek. Piąty rozdział. 40 werset i dalej. I usłuchali ich i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronić im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Radość. Wychłostani dla Jezusa Chrystusa. Radość. Więc to jest siła do tego, żeby codziennie jeszcze bardziej to robić. Siła do tego, żeby iść codziennie i po domach zwiastować Jezusa Chrystusa. Ty nie jesteś dzisiaj chłostany. Chłostana. Powiedz mi, kiedy byłeś wychłostany. Wychłostana za to, że szłaś do domu, szedłeś do domu, aby tam zanieść Jezusa Chrystusa. Nie byliśmy jeszcze chłostani za to. Może gdzieś tam pominięci, może gdzieś zlekceważeni, może nawet nie wpuszczeni. Ale jeszcze nie znosiliśmy takich chłost. Więc co stoi na przeszkodzie? Abyśmy mogli codziennie iść i zwiastować Chrystusa. Mamy możliwość dzisiaj, jasne, drogą taką, jaką wtedy była zupełnie nieznana. Możemy zachęcać się nawzajem poprzez pisanie do siebie SMS-ów czy różnych rzeczy tą drogą komórkową, wiadomości. Ale jedno jest pewne, że kiedy jeszcze bardziej zobaczysz nawzajem to Boże dziecko, zobaczysz tego, który przychodzi w imieniu Jezusa Chrystusa, aby według zwyczaju swojego codziennie zachęcać, aby to, jak jeszcze raz przeczytam, bo to jest potężne Boże Słowo, w świątyni i po domach nauczać i nie przestawali. Nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Chociaż wiedzieli, że za chwilę może być z powrotem spotkanie z chłostą albo czymś gorszym, to oni już nie potrafili przestać. Oni już według tej siły, którą dali, dostali w Jezusie Chrystusie. Oni dostali takie zdyscyplinowanie, taką determinację,
Taką systematyczność w tym dostali od Jezusa Chrystusa. Takie szczęście i radość w tym dostali od Jezusa Chrystusa. Że oni naprawdę codziennie chcieli iść i to czynić. Możesz codziennie być tym, który to czyni. Możesz codziennie być tym, który otworzy swoje serce na Jezusa Chrystusa i twój dom będzie przemieniony na miejsce zachęty. Twoje serce będzie przemienione. Twoja obecność u innych będzie przemieniona na miejsce zachęty do Jezusa Chrystusa. Za miejsce budowania Jezusa Chrystusa w Jego ludzie. Albo być człowiekiem na tej ziemi cały czas szarpiącym się i mówiącym, no grzech silniejszy jest ode mnie, przychodzi mnie, pokonuje, dopada mnie i rzeczywiście zwycięża. Kiedy służysz Chrystusowi, sam Pan jest twoją pomocą, aby cię dźwigać dnia każdego, aby cię nosić, aby cię posyłać dalej, z jeszcze większą zachętą, z jeszcze większą siłą. I wtedy rzeczywiście możesz otrzymywać tą siłę od samego Boga. A ludzie na zewnątrz mogą z boku się dziwić, rzeczywiście skąd ten człowiek ma tą determinację. Skąd ma tą siłę, że nowy dzień i ten człowiek znowu idzie i zwiastuje Jezusa Chrystusa swoim życiem, opowiada o nim, jakby to było właśnie największe jego szczęście, największa jego radość. Skąd ten człowiek to ma? Czy ten człowiek nie przeżywa dolin? Czy ten człowiek nie upada z góry? Czy ten człowiek nigdy nie doznał tego, że trzeba czasami po prostu poleżeć zdruzgotanym? Otóż pomocą tego człowieka jest Chrystus. Pomocą tego człowieka jest sam Bóg, żeby ten człowiek wykonał rozkaz, do którego został przeznaczony w Jezusie Chrystusie i mocą obdarzony tym wszystkim, co jest potrzebne, aby szedł codziennie i rzeczywiście już opowiadał Chrystusa. Nie zajmował ludzi doczesnymi sprawami. One mogą, możemy porozmawiać sobie o tych rzeczach, gdy już rzeczywiście o Chrystusie mogliśmy ze sobą rozmawiać wiele, to tych rzeczach, jeśli na końcu czasu znajdzie, to porozmawiajmy o tym, co jak ci tam może poszło w pracy, jak sobie tam może w pracy poradziłeś, ale jeśli czasu na to nie znajdziesz, nie ma biedy. Jeśli nie znajdziesz na to czasu, żeby kogoś zapytać, jak tam w pracy, to nie ma biedy. Ale jeśli nie znajdziesz czasu na tym, żeby komuś powiedzieć o Jezusie Chrystusie, to bieda. To jest naprawdę bieda. Żeby nie porozmawiać z Nim o Jezusie Chrystusie, nie zamienić choćby paru zdań, nie powiedzieć o tym Jezusie Chrystusie, nie zachęcić do tego Jezusa Chrystusa. Wiecie, my myślimy sobie o tym nieraz, tak może jeszcze przychodzić do nas, już naprawdę na koniec, że myślimy sobie, że naprawdę będziemy żyli, spotkamy się z tą osobą nie wiadomo ile jeszcze razy, to jeszcze będzie możliwość porozmawiania o Jezusie Chrystusie. Teraz jestem w doświadczeniu, teraz mi coś nie wyszło, teraz sobie nie poradziłem w tym, no teraz po prostu potrzebuję o tym porozmawiać. Nie ma większej potrzeby. Nie ma większego tematu w każdym momencie, w każdym czasie, jak Jezus Chrystus. Nawet w takich tematach potrzebujemy zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, aby wiedzieć, jak je rozwiązać. Dlatego nieraz może być to sprzeczne z twoim logiką, z twoim rozsądkiem. I wtedy rzeczywiście pomyśleć sobie, możesz, o, gdybym znalazł tylko kogoś umiejętnego wśród ludzi, żeby mi to zrobił. Dlaczego nie zwrócisz się do swojego Pana? Dlaczego nie przyjdziesz do tego najbardziej umiejętnego? Do tego, który rzemiosłem, umiejętnością obdarzał tego, kogo zechciał. I czynił to w taki sposób, że dzisiaj rzemieślnicy mogliby naprawdę daleko chować się od nich. Najlepsi na tej ziemi. Bo tamci byli obdarzeni od doskonałego Boga, tym rzemiosłem. I wiecie, właśnie do tego przeznaczył nas Bóg. Taki jest Boży lud. Nie narzuca sobie tego sam, ale taki jest Boży lud, że naprawdę jego głównym tematem jego życia, głównym tematem jego dążenia każdego dnia, codzienności jest Chrystus. Chrystus w nich to jest ta chwała. I wtedy rzeczywiście inni naturalnie, że tak naturalnie powiem, smutne może, ale naturalnie nie będą mogli się może zmieścić, jeśli nie będą chcieli tego Chrystusa. W pewnym momencie odejdą i powiedzą, mamy dość. Cały czas o Jezusie Chrystusie. Mają wybór. Albo przylgnąć do Niego i tak samo zobaczyć w Nim tą wielką chwałę i szczęście. Albo niech idą swoją drogą. Trudno. Lepiej, żeby mogli Go poznać. I żeby rzeczywiście zobaczyli, jakim można być zachwyconym życiem człowiekiem z Jezusem Chrystusem. Dobrem, wspaniałością samego Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie, kochani, z nami. Będzie ciemność, noc nadchodzi. Naprawdę noc nadchodzi. Ale wtedy Boże sługi, zachwycone Jezusem Chrystusem, będą jeszcze bardziej jaśnić na tej ziemi. Tych, którzy rzeczywiście nie żyją po to,
żeby tutaj żyć tylko dla życia, ale żyją dla Jezusa Chrystusa. Amen.